Wiara z uczynków. Nauczanie domowe. 18 lutego. List świętego Jakuba, rozdział 2, wersety od 14 do 26. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta, a nie da im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość. I został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Święty Jakub dopowiada coś, o co walczył święty Paweł. Paweł podkreślał i akcentował niesamowicie rolę wiary, ponieważ jego współbracia i on sam zresztą też tak polegał na prawie, tak polegał na uczynkach, że wiara stała się czymś dodatkowym, podczas gdy ona jest pierwotna. Najpierw musi być wiara, a potem mogą być uczynki. I święty Jakub to pokazuje. Paweł zresztą też, ale zaakcentował on tak mocno wiarę, by coraz bardziej było to jasne, że pierwsza musi być wiara, a potem są uczynki. To wiara otwiera nas na zbawienie, a uczynki, i tutaj jest święty Jakub. Co z tymi uczynkami? Bardzo piękny przykład Jakub daje szatana, który przecież wie, że jest Bóg, ale nie praktykuje, nic nie robi, żeby z Bogiem współdziałać. Dzisiaj językiem współczesnym mówimy: szatan jest najbardziej wierzącym, niepraktykującym. No ale my nie mamy być podobni do szatana. My swoją wiarę potwierdzamy tym, co robimy. Jakub mówi: jeżeli ktoś wyznaje wiarę, ale nic nie robi, żeby ta wiara stawała się konkretna w jego codzienności, no to są same słowa. To tak jakby deklarował pomoc ubogim, ten przykład podaje, opowiadał pięknie, cudownie wspominał o jakichś dobroczynnościach, o akcjach charytatywnych, a ani grosza nie dał, ani chwili się nie zaangażował i niczego nie przekazał tym ubogim. To co to jest, co on mówi? Same słowa, same puste deklaracje. I tak samo wiara może być pustą deklaracją. Widzimy to, że tak może być. Ktoś tylko deklaruje, że jest wierzący, ale taki nie jest. Po czym można poznać, że ta wiara jest autentyczna? No po jego sposobie życia. Z wiary się rodzi to, co robi. Z wiary się rodzi to, jak decyduje. I Jakub mówi, że wiara współdziała z uczynkami. Tak było w przypadku Abrahama i tak jest w przypadku z nami. Abraham uwierzył Bogu i wyszedł w obcą ziemię. Ja wierzę Bogu i wychodzę z domu na przykład na liturgię, bo wierzę Bogu. Abraham złożył ofiarę ze swojego syna, bo wierzył Bogu. Nie pozostał na samych tylko słowach. I my ofiarujemy coś ze względu na wiarę drugiemu człowiekowi. Dlatego nasze uczynki współdziałają, współgrają i mówią o tym, że jesteśmy wierzącymi. I tu łączy się temat wiary z naszym zaangażowaniem. Wiara nas przynagla do zaangażowania. Wiara nas przynagla do czynu. I z tej wiary to wynika. Stąd
Nie chcemy być tylko aktywistami katolickimi, nie chcemy tylko po ludzku działać, ale chcemy działać z wiary. Nie można usunąć tej wiary jako pierwszego elementu i pierwszego motoru działania. I stąd rodzą się wszystkie inicjatywy, piękne dzieła, stąd rodzi się chęć w nas do przemiany świata, do udoskonalania, do służby drugiemu człowiekowi. Z wiary rodzi się czyn. I dlatego Jakub mówi, wiara bez uczynków jest pustym słowem, jest martwa. Jest właściwie nieskuteczna. Jeżeli natomiast w nas jest to sprzężenie, wtedy uczynki stają się pieczęcią. Tak, ja jestem wierzącym, ja to potwierdzam. I widzimy, że Jezus zrobił tak samo. Jezus mówi, wierzysz we mnie, no to dostrzeż mnie w tych najmniejszych, w tych najbardziej potrzebujących. Bo dasz mi jeść, dasz mi pić, odwiedzisz mnie w więzieniu, odwiedzisz mnie jako chorego, przyjdziesz mi z pomocą, no bo wiara twoja jest czynna. Wiara twoja jest współdziałająca. Wiara, która razem z uczynkami coś robi. Więc uczyń to, aby na nowo pozwolić Bogu działać w tobie. Niech wiara twoja będzie motywem, który ciebie skłania do działania. A twoje uczynki niech będą pieczęcią tego, że naprawdę jesteś wierzący. I niech ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.